Oj, dzieje się. Wokół rolnictwa kolejne obietnice, solenne przyrzeczenia. W tym wypadku minister Jan Krzysztof Ardanowski zaskakuje nas kolejnymi zapowiedziami, jak to będzie dobrze. Wybory się przecież skończyły, no nie? Ale w dalszym ciągu jest szereg kolejnych obietnic. Proszę Państwa, niektórzy wychodzą z założenia, że od samego mieszania herbata będzie słodsza, nie dosypując cukru. Jest to swoisty truizm, ale warto tutaj przypomnieć, szczególnie teraz w sytuacji, gdy rząd się tak solennie, po 4 latach nieróbstwa i bezhołowia, zabrał za zwalczanie ASF-u. Jeśli ktoś chce wierzyć, niech to wierzy. Ja proponuję tylko wcześniejsze nasze ostrzeżenia tym, którzy dopiero zauważyli, że ASF im grozi, ale szczególnie to kieruje do hodowców trzody chlewnej z zachodu. Szanowni Państwo, więc tak, są zapowiedzi. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szykuje wyjątkowo ostrą ustawę za niedopełnienie odstrzału dzików. Pozwólcie, że kilka minut na to poświęcę. O co chodzi? Szybko będziemy to demontować. Więc minister ostatnio obecny na spotkaniu w Kujawsko-Pomorskim z rolnikami mówiąc, że przygotowuje tak zwaną specustawę, która rozwiąże wszystko. Proszę Państwa, co rozwiązała specustawa odnośnie próby tam budowy tego zakładu po byłych zakładach Netter w Bielsko-Podlaskim, taki specjalny ubojnik, która będzie rozwiązywać sprawy związane z ASF-em, czyli z ubojem z tych takich niebezpiecznych stref. Jak Państwo przypominacie, miało to wszystko rozwiązać. No i co? 2 lata jakichś obietnic, chyba nawet gdzieś tam pieniądze mogli przy okazji publiczne chcieli skręcić, ale nie wyszło. Nic z tego nie ma. Holding spożywczy, pomoc suszowa, która będzie tyle, ile potrzeba i do dzisiaj nie mamy, a mamy dokumentację, że w marcu dopiero nam wypłacą. Czyli wszystkie te obietnice, proszę Państwa, jeszcze raz, no, ktoś, kto lubi się nabierać, kto jest notorycznym w tym wypadku odbiorcą kłamstwa, nie chce w to dalej wierzyć. Natomiast jeszcze raz, zapewniam, że specustawa jest niezwykłą ściemą i krótko się z tym rozprawmy. Cóż ma się znaleźć w tej specustawie? Będą celowniki noktowizyjne, termowizyjne, czyli zarówno na temperaturę, jak i w nocy. Myśliwi zostaną wyposażeni, żeby mogli strzelać. Drastyczne kary za niedopełnienie tych nakazów, więc jeśli nie będą myśliwi strzelać w pierwszej kolejności, to myśliwi strzelają i strzelać będą. Natomiast po stronie rządowej trzeba by było się wziąć za robotę i pozwolić myśliwym strzelać, tym myśliwym prawdziwym, a nie tym równym czynownikom partyjnym w Polskim Związku Łowieckim, czyli w tym wypadku główny łowczy, tak zwany krajowy, którego obsadzono z nominacji partyjnych, poprzedniego, obecnego, który przebywa, tylko przypominam, ze względu na to, że Rady Nadzorcze gdzieś tam ma kasę pisowską, ostro ciepie, więc przebywa raz w tygodniu swojej pracy. No i w tym wypadku, proszę Państwa, no kpiną jest, że tego typu państwo o no, takim potencjale rolniczym i z takimi problemami przerostu w zakresie gospodarki łowieckiej, akurat populacji dzików o przynajmniej jakieś 800-700%, no pozwala sobie na takich nominatów partyjnych. I przypominam, którzyż tych nominatów nam w Polskim Związku Łowieckim, tych, którzy nie tych biednych myśliwych, którzy jeszcze się starają i dadzą radę, bo to jest jak gdyby inna kwestia, któż ich obsadził? A obsadził, tak jak na konferencji prasowej 3 miesiące temu, w trakcie kampanii wyborczej, ostrzegałem Was, rolnicy, wszystkich, jak to się skończy, no zresztą widać, jak się kończy, że pan minister ochrony środowiska, Henryk Kowalczyk, który wówczas był minister, teraz nie wiadomo już, kto jest, to nie ma znaczenia, kto. Po prostu ta osoba i tak nic nie wie, o co chodzi. Ale tamten przynajmniej można było powiedzieć, że jest złym pastuchem, bo każdy, który za swoją trzutkę zarządza, a przypominam, że zgodnie z ustawą prawo łowieckie, organ naczelny, organem administracji rządowej w zakresie łowiectwa jest minister właściwy
do spraw środowiska. Nadzór nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego sprawuje minister właściwy do spraw środowiska. Zarząd główny podlega ministrowi właściwemu na uprzednio zatwierdzonemu przez Radę Naczelną i tak dalej. Przypominam, że zwierzyna, w tym dzik, jest własnością Skarbu Państwa. To my jako naród, jako Polacy powierzyliśmy zwierzynę, zwierzostan, 30 parę gatunków zwierzyny łownej i niejednokrotnie, jak potrzeba odstrzałów przy zwierzynie tak zwanej chronionej, wykonywanie polowań powierzyliśmy właśnie ministrowi, rządowi, jak zwykle ministrowi, w tym wypadku ochrony środowiska, współpracę z ministrem rolnictwa, bo przecież w tym wypadku znakomita większość problemów, czyli szkody łowieckiej ASF, dotyczy właśnie podległych panu ministrowi środowiska rolników. No i to oczywiście nie działa, a oni to są ludzie, którzy w innych rządach. Ardanowski jest w innym rządzie, minister środowiska jest w innym rządzie, oni się nie mogą nawet spotkać. Na Radzie Ministrów oczywiście się nie spotykają, bo cóż, to są dwa światy, zresztą należą chyba do innych partii, może innych nacji, tego też nie wiem, ale najwyraźniej przepływu informacji, współpracy nie ma, a kto w tyłek na tym dostaje? No niestety my dostajemy, szczególnie jako rolnicy, no i cała nasza gospodarka, bo to już nie jest zabawa. No i pan minister, że to będzie wszystko rozdawał. Proszę państwa, Wojskowa Akademia Techniczna zwróciła się z projektem parę miesięcy temu właśnie do ministerstwa, które nadzoruje Polski Związek Łowiecki, do tych organów, właśnie żeby taki projekt był zastosowanie innowacyjnych, efektywnych metod i technologii umożliwiających wykrycie w atach dzików i automatyczne, szybkie unieszkodliwienie. Po prostu coś, co jest nazwane dzikiem, po prostu winno zniknąć i praktycznie zachować tą populację bazową w granicach 20, może 30 tysięcy, czyli zredukować o co najmniej 90 kilka procent po to, żeby nie szkodziło gospodarce, a żeby zachować już na moment taki, gdzie będziemy mogli zarówno hodowlę, bo hodowla dzika jest także hodowlą, gospodarka łowiecka jest to hodowla, tylko w warunkach naturalnych, i nie szkodziłaby naszej, w tym wypadku, gospodarce trzody chlewnej. No ale proszę państwa, żadnej nie było odpowiedzi, metody na fotopułapki liczenia, nie było żadnej odpowiedzi, łącznie z lokalizacją, fajni ludzie, Polacy myślą, z lokalizacją dzików, wykrywaniem przez, w tym wypadku, drony, fajne technologie, kochani, wszystko można, nawet w nocy. Żaden dzik by tu się nie przemknął, można to było zrobić. Ten rząd akurat miał pełne 4 lata, nic nie zostało wykonane. Natomiast gościu mydli oczy i mówi, że będzie specustawa, specustawa, wszystko, tyle było tych specustaw, nic one nie załatwiły. Jak chcecie to państwo, wierzcie, za kilka minut powiem, co czeka po Bożym Narodzeniu, bo projekcja tutaj jest bardzo łatwa. I teraz kary myśliwym za niewykonanie. Panie ministrze Ardanowski, pan sobie myśliwym to nafiukać możesz. Pan weź się za robotę, weźcie się za tych partyjniaków, którzy zdemolowali polską gospodarkę łowiecką i Polski Związek Łowiecki. Nie jestem osobiście myśliwym. Nie mogłem, wychowałem się w kulturze łowieckiej, ale nie mogłem, początek lat 90. wówczas nie mogłem do tego towarzystwa przystąpić, bo czerwonym mi tam osobiście za bardzo śmierdziało, a dzisiaj różnego typu ludźmi, natomiast zawsze będę bronił polskiego modelu łowiectwa i wielu zacnych, wspaniałych myśliwych, bo i tacy są. Pan możesz sobie, tak jak powiedziałem, nafiukać strasząc z tego tytułu, bo ci ludzie, to jest forma stowarzyszenia, wy jesteście właścicielami, jako państwo zwierzyny i wiadomo, żeście to sobie ustawili, łącznie z tuszami, na które to jest potężny, ładny pieniądz można narobić, gospodarka narodowa, a wy po prostu kradniecie, rozkradacie. Bo taki jest system. Każde normalne państwo zarabia na tym, a wy kradniecie. I w związku z tym myśliwym można to, co powiedziałem. Znakomita większość z nich to już niestety są ludzie dosyć wiekowi, no i pewnych rzeczy już nie wykonają. Część młodego towarzystwa z całym szacunkiem, ale to są tak zwani niedzielni myśliwi, więc przejść się inne atrakcje, niekoniecznie to wykonają, co powiedziałem. Więc można ograniczyć garstkę myśliwych w granicach kilkunastu tysięcy. To są ludzie, którzy przy jakimś szacunku i właściwym podejściu może swoje by wykonywali. Natomiast zaległości kilkuletni w gospodarce łowieckiej na pewno nie są w stanie nadrobić. Rozwiążemy, minister straszy,
rozwiążemy koła owieckie. Tak naprawdę to już żeście zniszczyli gospodarkę owiecką, to żeście rozwiązali te koła owieckie. Przypominam, forma stowarzyszenia, czyli utrzymywana z punktu widzenia bez żadnych dotacji państwowych, wprost przeciwnie, okradane przez właśnie członków stowarzyszeń. No i na dzisiaj, powiedzmy sobie szczerze, możecie rozwiązywać, w związku z tym znajdą sobie właściwi myśliwi inne koła, tak zwani wolni strzelcy, wcale nikt nie musi przynależeć, fajne tutaj łowiska wokół, wszystkie państwa oferują, więc znaczna część tych, którzy mają parę złotych i wielką chęć, po prostu się przeniesie, natomiast my nie tylko w zakresie, nie tylko przecież, kochani, za gospodarką owiecką prowadzimy w układzie dzików. To są jelenie, sarny, 30 parę gatunków zwierząt łownych. W związku z tym rozwalimy zająca, zające my niszczymy, kurpatwy dalej, potężna praca, czyli bażanty i tak dalej, i tak dalej. To są ośrodki hodowli zwierząt, które totalnie niszczy ten rząd, ta grupa, która się do tego dobrała, do władzy. No oczywiście bolszewicy zawsze mają to do siebie, że nic po nich za bardzo nie zostaje, zresztą to widać, więc mówię, że ten system obecny to jest neobolszewia. I kochani, więc te strachy na lachy, będzie dalszy rozkład tego. Jeszcze wrócę, co my tu mamy, co do tego pana ministra, co on mógł normalnego powiedzieć. Oczywiście specustawie nie będzie nic nowego, co na to do dzisiaj było. Wszystkie rozwiązania prawne przez te kilka lat kolejnymi zapowiedzeniami kolejnych ministrów po prostu są na tacy, trzeba tylko robić. Ale oczywiście ten człowiek nie potrafi, a potrafi mamić. Jak są chętni do mamienia i to wychodzi, to dlaczego ma tego dalej nie robić? Model czeski on chce przyjąć. Proszę Państwa, jeszcze ciekawa rzecz, stawianie płotów. No wyobraźcie sobie. Kochani, no to jest w ogóle majstersztyk. Pamiętamy, jak minister Jurgiel nagle, wiadomo, były duże problemy, wyskoczył z tym płotem. Tak przy okazji, proszę Państwa, płotem na całej granicy wschodniej. Co by tutaj nie powiedzieć, może czas był lekko spóźniony, ale no miało to sens, zaraz szybciutko udowodnię. Ale powiedzcie mi, co ma za sens i się chwalić, 200 już kilometrów jest zbudowanego płotu. Gdzie? Aha. Po zachodniej stronie obecnej Rzeczpospolitej Wisły, tak? Gdzieś tam powyrywane. Okej, można to wszystko robić. Tylko pytam, w jakim celu kogo chronić? Trzeba wiedzieć, że dziki wektor dzików przy sojusznikach naszego rządu, czyli tak zwanym obecnym państwie ukraińskim, bo uważam, że to nie jest sojusznik polskiego narodu, a czuję się jako przedstawiciel tego narodu, nie uważam tego państwa za mego sojusznika, w związku z tym, a tam w ogóle się nie panuje nad dzikami, ale jeszcze lepiej. Ten rząd zboża, wszystko tam idzie, płynie, nie kanapki, pan minister Rawlowski, nie kanapki tych Ukraińców, którzy tutaj przejeżdżają. Pan udajesz, pan myśli, że naprawdę ludzie mózgu nie mają, dokładnie tymi kanałami, czyli zboża, czyli w tym wypadku nie w żaden sposób nieregulowana sytuacja zwalczania dzików ASF-u po tamtej stronie. To jest, a przypominam, że ta granica z obecną Ukrainą, no ma parę kilometrów i więcej na pewno niż 10, panie ministrze. W związku z tym nie ma to najmniejszego sensu. Jeżeli w dalszym ciągu chcemy poważnie nie wyrzucać publicznych pieniędzy, niestety, ale tylko i wyłącznie ten płot na granicy wschodniej jest w stanie nas docelowo, nieuniknione, docelowo ochronić przed tym, a budowa go gdzieś pod Poznaniem, nie wiadomo gdzie, naprawdę nie ma najmniejszego sensu, pozorne działania, ale to też pokazuje filozofię tego rządu. Gdzieś jakiś skrawek zostawić sobie miejsce produkcji jak w jakimś rezerwacie rolnym, tak? Niech Polacy sobie tam mają, reszta kraju no, niestety jest ogołocona w tym wypadku z produkcji trzody. Z różnej przyczyny, różne nacje na przykład nie kochają trzody, też mogę mieć takie przypuszczenia. W związku z tym, kochani, jest to bardzo wstydliwa sytuacja i obraźliwa. Czyli z góry się pozbawia znaczną połać kraju, 3/4 obszarowo, poza możliwością jakiejkolwiek hodowli, czy wykluczono to z ich punktu, z ich optyki na zawsze. Oczywiście z naszej optyki, z optyki, którą ja reprezentuję w polityce rolnej, wprost przeciwnie. Dla mnie ASF jest szansą na odbudowę, nie mając
nie będąc importerem, nie mając eksportu, ja wiem, co akurat mówię, wieprzowiny, będąc importerem wieprzowiny, ja jestem w stanie dzisiaj na mój własny rynek tej konsumpcji państwa polskiego, jestem w stanie właśnie w interesie konsumenta, rolnika i podatnika, czyli interesu państwa odbudować. No ale mamy na razie inną opcję, za przyzwoleniem, przepraszam, nie moim, tylko państwa i musimy się z tym, no niestety, na razie tak zwanym pieprznikiem, kochani, mierzyć. No oczywiście, jeśli będzie tutaj pan deklaruje, minister, że wojsko, policja, oczywiście, proszę państwa, każdą metodą wszystkich tych, co przeszkadzają, łącznie, no, państwo jest albo go nie ma. Niejednokrotnie widzicie, państwo w stosunku do obywateli potrafi być radykalne, wyzywające. Jak odebrać zwierzęta, jak gdzieś tam aresztować detektorystę, to państwo potrafi, kilka radiowozów przyjeżdża po jakiegoś tam rolnika, kilka radiowozów, kilkunastu policjantów i zabiera mu dobytek w XXI wieku i nie wiadomo na jakiej zasadzie, no nie, jeszcze osądzą. Proszę państwa, więc chyba nad tym nie ma co się dalej znęcać. Kto chce w te bzdury wierzyć, niech wierzy. Co jak gdyby nas czeka, bo to jest ważne i kochani, co na dzisiaj? Na dzisiaj to jest tak. Na dzisiaj to jest do Bożego Narodzenia to zagryzać grudy ziemi i zapijać słonymi łzami. I to nie jest żadna metafora, tylko naprawdę. Trzeba cierpieć za brak myślenia i nieodpowiedzialność, prosić Pana Boga, co by nam z Bożym Narodzeniem urodził się taki prawdziwy Jezusek, wiadomo z czym. Tak, po chrześcijańsku właśnie, żebyśmy porządek zrobili i tak trzeba w najbliższym czasie. W związku z tym trzeba, powtarzam, zmobilizować, przetrwać, nie dać się rozgrywać w żaden sposób. Jestem w stanie co do tygodnia, po doświadczeniach wschodnich i środkowej Polski, z rozwojem, zniszczeniem rolnictwa pod tak zwanym pretekstem ASF-u, państwu przedstawić, co się będzie działo, a będzie się działo. W najbliższych kilku tygodniach będą potężne dramaty, jeśli chodzi o zachód Polski. Na razie pamiętajcie, że jest to tak zwana strefa czerwona, czyli ze względu na obecność dzika, zaraz przyjdzie strefa niebieska ze względu na obecność, gdzie? No właśnie, będzie w tuczarniach. I co ciekawe, w mojej opinii, to niestety, ale on przywędruje od sojusznika naszego rządu z paszą samochody, to rozwożą, tego jest dużo, więc potencjalne możliwości są bardzo duże, stamtąd rozniesione od nas, to nie ma najmniejszego znaczenia, wcale nie będą to małe hodowle i kłopoty wówczas potężne się zaczynają. Oczywiście są rozwiązania, w najbliższym czasie będziemy informować. Natomiast proszę państwa, to co powiedziałem, dziwna się rzecz dzieje, bo pan minister na Polski Związek Łowiecki sam jest, czyli złodziej, krzyczy łapać złodzieja, no nie? Stara, klasyczna metoda, jak są ci, którzy wierzą, czyli tak zwani heretycy rolnicy, ciągle to powtarzam, no to niech sobie w to wierzą, natomiast no, nie zmienia to rzeczywistości. Nie zmienia rzeczywistości, odpowiedzialny jest rząd, polskie państwo, bezładne, które gdzieś tam, proszę państwa, wy nie widzicie? Toż oni nas ciągną na wojnę z Moskwą. Oni na wojnę. Te niedojdy różnego typu, jeszcze potężne jakieś tam raz tych generałów, nie wiadomo jakich sobie porobili, kupują nie wiadomo jaki sprzęt, nie wiadomo za ile i oni ciągną na wojnę, to nawet wrzesień 39 nie będzie. Oni nie są w stanie wyjść. A oni dzikich pokoną, oni nawet z dzikiem sobie nie dają rady. Totalnie państwo jest rozłożone, to chyba widać, no nie? Po tych półgłówkach. W związku z tym nie dziwcie się państwo, że niestety, ale dokładnie ta negatywna projekcja tutaj funkcjonuje i będzie funkcjonować. Natomiast jeszcze raz, odpowiedzialnym są rząd, ministrowie, a nie jacyś nie wiadomo myśliwi, gdzie się napuszcza fajnie rolników, podpuszcza się. I proszę państwa, ostatnie wydarzenia, no bardzo interesujące. No kto ma zdrową głowę, żeby dzisiaj protestować nie wiadomo gdzie przeciwko jakimś myśliwym, gdzie jest odpowiedzialny minister rząd, no chyba, że w uzgodnieniu i w imieniu. Przypomina mi to, wiecie kochani, sytuację tak już groteskowo,
napił się mąż. No wiadomo, przyjeżdża, koń go przywiózł, no nie, siedzi na tym wozie, to przyjechało, kobita, wiadomo, wkurzona jest, no i rano przychodzi, bo ten jeszcze, wiadomo, leży, to musi dojść do siebie, przychodzi kobita do stajni, wkurzona na tego konia, ma do niego pretensje, obwinia go i nie daje mu za to owsa. A co koń winien, że się gospodarz napił, no nie? Proszę Państwa, co winni ci myśliwi, jeżeli to wszystko rozwalono, nic to nie działa? Co winni są dzisiaj górnicy, że rozwalono kopalnię? Co winny jest rolnik, że my nie mamy handlu, etc., etc.? No na miły Bóg. Rozwaliliśmy sobie to państewko i trzeba ponosić konsekwencje. I trzeba na tyle być poważnym, żeby nie dać się dzisiaj podpuszczać stronie rządowej, nie wygasić tej energii, która nam będzie w najbliższym czasie, ale powtarzam, będziemy o tym mówić, bo dziać się będzie działo i nie tylko chodzi. Tutaj, broń Boże, ASF czeka potężny kryzys w mleczarstwie, wołowina wiadomo jak stoi, zresztą po kolei, no zadłużenie gospodarstw, nie będę już o tym jak gdyby mówił. Proszę Państwa, zachowajmy zdrowy rozsądek, rozwagę, nie dajmy się na żadne specustawy nabrać, a przygotujmy my wreszcie jako Polacy, rolnicy, sięgnijmy po rozum do głowy i spec rozwiązania, które raz na zawsze uporządkują tę sytuację. I jeszcze raz, rozwiązania są rozwiązaniami politycznymi, myślenie jest myśleniem politycznym, setki razy już to będzie powtarzał i innych, kochani, niestety nie ma i nie będzie.